Czy dotacji na start finansują zakup samochodu? Bardzo często o to pytacie: czy nowy, czy używany, dostawczy, czy nie? To wszystko zależy od dofinansowania i od regulaminów. Co do zasady, żadna z dotacji wprost tego nie wyklucza. Troszkę inaczej jest działalnością transportu drogowego, gdzie, jak sami wiecie, zawsze jest trochę pod górę, no i co do zasady, środek transportu nie jest finansowany. Ale mówimy o transporcie drogowym towarów. A jak to jest z innymi dofinansowaniami? W urzędach pracy, no co do zasady, pozwolą Wam sfinansować ten samochód. No, o ile, no właśnie, i tu wchodzimy już w lokalne e, pewnego rodzaju perturbacje, bo nie wszystkie urzędy pozwalają w 100% albo w większej części sfinansować pojazd. I tak, na przykład, w Łodzi nie będziecie mieli w ogóle problemu, żeby sfinansować samochód, nawet za 100% e, dofinansowania, a w Warszawie jest całkowity zakaz. Są też opcje pośrednie, jak w białym stoku, gdzie są dopuszczone, o ile spełniają odpowiednie warunki albo wartościowo. A jak to jest z preferencyjną pożyczką wsparcia? No i tutaj, co do zasady, możemy sfinansować środki transportu. Ostatnio mówiłem odnośnie wykreślenia z regulaminu zapisu o niefinansowaniu środków transportu w przypadku transportu drogowego, ale bardzo szybko się z tego wycofali. A jak to jest w lokalnych grupach działania, te dotacje na 150 tysięcy złotych, bazując na tym, co było do tej pory, można było sfinansować samochód, o ile miał homologację dostawczą, albo był przeznaczony do transportu co najmniej 8 lub więcej osób, łącznie z kierowcą. Więc, jak widzicie, jest możliwość sfinansowania środka transportu, natomiast trzeba to dobrze sprawdzić w regulacjach, ale mówimy tu raczej o urzędach pracy, które co powiat, to inna parafia i inne zasady dotyczące przyznawania środków. Jeżeli chcesz być na bieżąco o dotacjach, ciekawych informacjach na ich temat, to koniecznie zaobserwuj mój profil, daj serduszko i puść ten materiał dalej. Co więcej, przygotowałem dla was prezent. Dla każdej osoby, która skomentuje ten materiał słowem dotacja, wyślę darmowego e-booka, gdzie omawiam wszystkie dofinansowania na start. Bardzo przejrzysty sposób, kto może, kto nie może się o nie ubiegać i przede wszystkim, co możecie z nich kupić. Także zaobserwuj i napisowo dotacja.